Umarłem! Jak to? Zabił mnie opar! No opary mnie zabiły! Pomyliłem cię z upiorem. I to nie był komplement. On wygląda na troszeczkę mocniejszą postać, co nie? Taką, która zasługuje na miniaturkę. Gruby Amor! Na hita mnie bierze! Czas na styl pijanego mędrca. Zatańczymy? Cześć, witam was serdecznie już w 8 odcinku z Wiedźmina Dzikiego. Jeśli nie widzieliście pozostałych, koniecznie sprawdźcie, zostawcie coś po sobie, być na bieżąco z każdym kolejnym. Chciałbym oczywiście wyróżnić następujące komentarze. Dzięki śliczne za każdy komentarz, każdą radę, na pewno się przyda. Jeśli chcecie pomóc mi w budowaniu zasięgu naszego kanału, koniecznie zostawcie coś po sobie. Najfajniej byłoby, jakbyście udostępnili to znajomym. Może komuś się spodoba, może ktoś do nas wpadnie i będzie nas więcej. Nie przedłużając, zapraszam was serdecznie do odcinka. Miłego oglądania, lecimy! I witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dziki Gon. Zaczynamy. Lecimy za Keirą dalej. A w sumie ona miała iść za nami, ale no powiedzmy, że idziemy za nią, ona za mną. Na zmianę. A to ten zamaskowany elf. Nawigator czy coś takiego, tak? To on, ten elf! Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka? Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. O, no to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali w tą stronę wody. Ciekawe. Jest południca. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Nie wiem, czy... Nie, nie musisz mnie pouczać. Ja je mogłem właśnie palić. Ja opowiadał, że kiedy nauczył się pisać linii, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. Co? Cóż, przeżył. Jak ona mnie bije. A na młodych wiedźminach rany boją się szybko. A nie, to tylko upił. Damy sobie radę. Ojeju, mocny jest. Najgorsza jest to teleportacja. Może jednak sobie weźmiemy tarczę. Dobra. No i po nim. O, grom przez przypadek wziąłem. Chciałem tylko wodę. Gdzie jest to Igni? Tam jest kolejny do cholery. No dobra. No nie! Zły upiór. No nie. Nie dość, że to opary, to jeszcze... To nie będzie łatwa walka. Są w ogóle jakieś skrzyneczki. Co? Ile ich tu jest upiorów? O cholera. Nie. Umarłem. No umarłem, no nie. Dobra, pierwsza śmierć od dawna. To w sumie dawno nie umierałem, więc całkiem ciekawe, prawda? No dobra, jeszcze raz. Ile was tu jest? No nie, to jest nie fair! To jest nie fair, ty jest... głupku jeden! Dobra, walgo czym masz? Okej. Okay. Wszystkie?
straszydła? On... Nie no, nie! Jak to? Zabił mnie opar! No opary mnie zabiły! No nie no, te żarty robisz! Jaskółka! Dobra, zakładam lepszy miecz. Jeszcze raz. To wygląda jak stary Elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Dobra, wyjdźmy sobie z tego. Od razu wypróbował je na tych grzybach. Ciepski pomysł. Co? Przeżył. Ale młody widz mi na się szybko. Chodźmy. No nie, nie. Gówniaki. Pomyliłem cię z upiorem. I to nie był komplement. Dobra. Chyba muszę jeszcze z tą walczyć. A w sumie z tym? W sumie nie wiem. Ten upiór to chyba ona. O nie. Dobra, koniec. O, dobra, atakuję. Dobra, udało się? Udało się? Nareszcie. No, sporo fajnych rzeczy miały. Dobra, musimy tam wrócić jeszcze. O, tu upiór. Czyli jeszcze nie koniec. Dobra. Teraz chyba mamy z głowy. Dobra. Spróbujmy w takim razie znaleźć to coś, co mamy znaleźć. O, len. Len się przyda na pewno. I co jeszcze? Co tutaj miałem znaleźć? Przepraszam bardzo. Dobrze idziemy. Tak? Ej, a co tam jest na górze? Dosyć sporo ich. Jaskółka. Ona tutaj gdzieś widziała tę jaskółkę. A tutaj. Mhm. No dobra. No to lecimy za jaskółką. Tak jak nam tutaj elf w masce mówił. Tam znowu jest ten elf w masce. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od kolekcji Elfiego Maga. Co tak machnąłeś ręką? Aimsil Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Gwella Glan. No chcę zbadać. Aha. Rozumiem. Czyli konia. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Czyli musimy znaleźć chyba obrazek konia. Na to wygląda, tak mi się wydaje. A co to jest za obrazek? Mogę to jakoś zbadać? Ojeju. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi.
Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Geralt, co to było? W porządku? No nie! Powiem. Wystraszyłem się! Ja pierniczę. Ta gra jest naprawdę straszna. I to nie przez ten poziom trudności. Dobra, gdzie jest jakiś kelpi? Naprawdę nie wiem. W ogóle to jest ciemno. Czemu to jest tak ciemno? Weź tu zaczaruj jakieś światło, puść. Czego szukasz? Co tutaj widzisz? Ej, tam jest coś. Może tam trzeba zejść? A chyba nie. Przecież tam był koń na dole. To czemu? Nie. Tutaj mamy kolejny symbol, jakieś ośmiornicy. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. A może tak? Myślałem, że konia mam szukać. No dobra. Zabezpieczenie szlak. Upiory, no nie! Weź ich zabij, ja idę. Dziadu tu! Nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Skup się na walce. Ona chyba musi mnie sama pokonać, co? Albo może... No chodź tu. No nie, no to se jaja robi. Weź to, weź ty mnie samego pokonaj, proszę. Kejra, czek ty tam masz. Weź go, no właśnie, kamulcem go, weź go tam, wiesz, zaczaruj, zaurocz, nie wiem, zrób mu cokolwiek, tylko go zabij. Zniszcz. Pożałujesz. No, i fajnie. Chodź, ja ci trochę pomogę. O, jak podejdzie, to ja mu aradem walnę, ho. O, kolego, ło. Ło, masz, ło. Dobrze. Ty, ona mu nic nie robi, nie? O, może tak? Dobrze, dobrze. Dobrze, weź go, dobrze, 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 weź go tam. Piorunkiem, dobrze, dobrze. Dobra. Okej, dostał dwa razy zatrucie. O, i to jest piękne. Patrz, on nie wie, co się dzieje. O, i pięknie. Co? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mu się. Dopplery są poczciwe z natury. To co dalej? Aha, może jeszcze raz muszę... Nie? Czy coś się otworzyło w końcu, czy nie? Coś, co się kojarzy z koniem. Na dole mi się kojarzyło z koniem, o tam. Ale jak ja mam to tam zejść, mam czy nie w końcu? Bo zapiszemy grę i jeszcze raz spróbuję tam zejść, no nie wiem. O, teraz to mnie nie zabiło, tak? Jaki to ma sens? Gierko! Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. No właśnie. Tutaj coś widziałem, o. No, co to jest? Czy za ciekawe jakieś takie fajne? O nie, to jest bardzo... Bardzo podobne. Ale to ma więcej fajnych odporności na jakieś cięte, na jakieś żywiołów. Nie, no to jest dobre. Chyba sobie założę, co? No i no brzydko wygląda, ale dobre to. I płyniemy tam. Dobra, tak żeby na wszelki wypadek, bo jeszcze mi pewnie zabraknie tlenu. To tak na chwilkę tlenu sobie wzięliśmy i możemy płynąć dalej. No dobra. No co? Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Dobra, coś się dzieje? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. No już, już, zobacz, już. Otwierają się. Dobra, hopsa do góry. He. Otworzyliśmy to przejście. No tak, już wiem, co wybaczyło mój telefon. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z... To chyba jaskółka. Podziałamy!
pewno bezpieczne? Zaraz się przekonamy. Gwella Glan. Strasznie tu spokojnie. To źle? Coś jakby cisza przed burzą. Oj, to nie brzmi zbyt... To nie wygląda zbyt dobrze, ja zapiszę. Dobra, jestem gotowy na ciebie, golemie. Będzie walka! On wygląda na troszeczkę mocniejszą postać, co nie? Taką, która zasługuje na miniaturkę. Wspaniale. Dobra, kolego, słuchaj. Słuchaj, kolego. Porozmawiajmy. Dobra? Bo ja nie wiem, jak cię w sumie bić. Nie wiem, czemu coś robię. Ja mu coś robię? Coś tam niby mu robię. Ojej. Coś... On mi też re robi. O, 3 ciosty i nie żyje, widzę. Dobrze. Jaskółeczka. Jak mnie staranował dziad. No nie wiem, jak to zrobimy. Wezmę sobie kłęb na pewno. Dobra, jest powolny dosyć. O, coś kombinuje, nie? Znowu karczę mi zepsuł, ale dobra, już go mam. Póki co, zobaczymy, czy jak mu nie zjedzie ten pierwszy pasek, to nie zacznie robić nowych rzeczy. Bo tak też może być. O nie, zablokował mnie. Dobra. O tu Mister Golem. Dobra, zjechałem mu pierwszy pasek. I teraz czy on zacznie robić jakieś nowe rzeczy, czy nie? Chyba nie. Ups, trafił mnie raz. Trafił mnie. I znowu. No nie, znowu mi tarczę z***ał. Chodź tu. Nie jesteś taki łatwy, przeciwniku mój. Nadziałem się troszkę. O, dobrze. Rób mu tak. O. No dobrze. Świetna robota. Zobaczmy, co on tam ma. Tkankę potwora, esencję potwora, serce golema. No, następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć moich intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Tak? To się bardzo cieszę. Chyba teraz tam na górę lecimy, co? Czy coś może tutaj jeszcze znajdę? Nie widzę tutaj nic szczególnego. O, fajnie. Schemat. No dobra. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? Co ja zrobię, chcesz wiedzieć? Nie wiem. To zależy od niej. Olej przeciwko insektom. A wyobrażałeś sobie, Byłty rozrywające? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasem... No pięknie. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? O nie, ja nie zdążyłem pójść tam. O nie. Co to jest? Zdychaj. Co to jest? Wygląda jak jakiś gruby... Zaraza. Gruby amor! Gargulec!
Really, gruby gargule. Ej! Co on zrobił? On tupnął w ziemię i mnie zabiło. On nawet mnie nie dotknął, a mnie zabił. No nie, że to jest niemożliwe. A nie, troszkę mnie tutaj złapał. No nie! Na hita mnie bierze! Na hita mnie bierze! Nie, ja tego tak nie zostawię. Musimy gargulce załatwić. Chodź, gargulec. Chodź, gargulec. Muszę z tej tarczy jak najbardziej, jak najwięcej razy korzystać. No bij go. Ojej, uwziął się na mnie. Dobrze, dobrze, rób mu tak. Aktywowałem tarczę i dostałem kamulcem. No właśnie, o to chodzi. No dawaj, tarcza szybciej. O nie, nie pluj mi. Ajajaj. O ja, dwa ataki pod rząd. O, i znowu dobiłaś mojego bossa. No tak, wiedziałem, wiedziałem. Serce potwora, sproszkowana tkanka potwora, ruda żelaza, serce gargulca i pył z gargulca. I to mi się podoba. I tutaj gdzieś były jeszcze skrzyneczki. Z tego co pamiętam. Unikat. Ho, opłacało się, nie? Opłacało się jednak tutaj wchodzić. Ej, spoko, lucik, fajnie. No dobra. Możemy teraz się udać tak naprawdę dalej. Chodź tu, Keira, czek, ty tam masz. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że... Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. To na pewno robota dzikiego gon. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzystwem. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Wyczuwał niebezpieczeństwo. Wyczuwałam... niezliczoną ilość śmierci zaraz. Wyczuwam, że tutaj zakończymy chyba Wiedźmina 3. Nie wiem. Coś mi się kojarzy ten moment i pamiętam, że się z nim męczyłem i... I chyba jesteśmy coraz bliżej tego punktu właśnie. Esaise. Zabarduan, Nirin Niamar. Tam! Szenta Gwir! Zimno. Przywołał mnie czarodziej Gollum. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! No dobra. Darian Anoy! Okej, i z tego co pamiętam... Musimy stać w tym okręgu, żeby nam się nic nie stało, a w sumie żebyśmy nie zamarzli. A ty idziesz gdzie chcesz, tak? Rozumiem. No dobra. No to chodź. Musimy go zamykać.
Mam iść? Ja to zrobię, tylko mnie ochraniaj! No dobra. O, mamy ogary. Chodź tutaj, piesku. O nie, muszę uważać. No w sumie jakoś idzie. Te nie są takie w sumie straszne. No, znaczy w sumie póki nie trafią, to nie są straszne. Dobra, mamy jeden z głowy. Pozostały dwa. Chyba dwa, albo i więcej, nie wiem. Co, idziemy? No to chodź. No to zamykaj ten teren. Myślę, że jestem gotowy. Nie, no ją zostawcie, panowie. No nie, 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 nie wychodź, Geralt. Nie wychodzimy. Łatwo idzie. Za łatwo. O, siarka. Czekaj, bo one mają siarę. No. No dobra. Jak ostatni raz w to grałem, no to pamiętam, że ten moment był dla mnie ciężki, ale jakoś łatwo idzie. Jeszcze weźmiemy sobie teraz grom. A i w sumie zasadzę sobie jaskółkę, czemu by nie. Niech sobie działa. Nie ten miecz, ten. Chodźcie tutaj, ogary. Ej, ej, ej. No, no, no. O nie, o nie, o nie. Uspokójcie się. On, guys, come on. Udało się. Udało się? Jesteś pewna? Dorian Anoy! Jesteś pewna? Na pewno? Heira! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tak, na pewno. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. A co mi się dzieje, że tak? Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Coś mi się dzieje dziwnego. Chyba, że się coś zwiesił? O nie, dobra, już jest okej. Może dostał za mocno w głowę. Gnijące mięso, ale po co by mi było gnijące mięso? Co ja z nim mogę zrobić? Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. No dobra. Prowadź. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? Oczywiście. No przyznaj. W życiu. Czeka na nas.
Chyba nie będę z nim walczył teraz, co? Albo jednak. Czy to jest ktoś istotny z Dzikiego Ogonu, czy to jest jakiś po prostu taki parobek ich? Uparty jesteś, Dwan. Dwan? Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Jarne, ciekawe, ile wytrzymasz. Czy on będzie cięższy niż tamten? Ale chyba cię gargulec wygrał. Co się dzieje, Geralt? Miesza mi się rzeczywistość. Nie, trafił. Dobra, wezmę sobie grom. Mogłem sobie wymedytować troszkę. No gdzie ty tam wlazłeś, kolego? O nie, on coś... Geralt, patrz, on otwiera przejście! Spokojnie, skup się. O nie. O nie. I czemu ma full HP już? Oj, ten odcinek niewątpliwie będzie ciężki. Nie wiem, wypijemy troszkę piwka, widzę, że tutaj mam. A może dlatego, że ja to piwko piję? Bo mi się już jedzenie skończyło i... Oj, bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne. No dobra. Czas na styl pijanego mędrca. Zatańczymy? Ja się dziwiłem, co mi się dzieje. Ja tutaj piwko podpijałem, to przypadek. No nie. Ciekawe, jakiego miecza ja używam na niego, ale chyba srebrnego, z tego co widzę. A to dziwne. No to nie jest bestia, potwór, w sensie stworzenie jakieś takie inne, tylko też jakiś człowiek. Tyle, że magiczny człowiek. No dobra, piwko. Podchmielony. Dobra, lecimy z tobą. O nie, dlaczego? Jeszcze jedna szczelina. Dobra, dawaj, lecimy z nim. Mnie smuci tylko to, że on się uzdrowił, dziad. Jesteś paskudny i tobie... Nie! Dobra, przepraszam! Ojeju, jeju. Dobra, musimy się niestety napić. Nie ma wyjścia. Nie wiem, co ja tutaj biorę, ale wezmę sobie jeszcze to. No musimy wypić to piwko, no nie ma... Naprawdę nie ma wyjścia. O nie, skończyły się... Skończył mi się prowiant! Będzie problem. Dobra, chodź tu. Teraz musisz umrzeć, to już na pewno. Nie ma wyjścia. Oj, nie mogę sobie pozwolić na błędy teraz. No. Dobra, teraz na odległość go. Weź go tam trochę, ogłusz czy coś, zrób mu. Dobrze. Dobrze, nie! O cholera. Nie pamiętam, czy już wykupiłem tą umiejętność, czy jeszcze nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ha, jest. Udało się. Niepotrzebnie. Teraz rozejrzyjmy się. Meteorytowego srebra? Ciekawe.
Jakiś miecz. Ale słaby. No słaby. Ale troszkę warty, więc się przyda. Jakieś gnijące mięso siarka. Tutaj coś jeszcze mamy. Oliwka. Spirytus. No i byłoby na tyle. Dobra, ostatnia wiadomość. A nie, tutaj mamy jeszcze jakieś fajne rzeczy. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirael, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Siakrew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu Dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz ją. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. No dobra. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Legenda niedźwiedzia. Może potem. Dobra, nie wiem, czy ja coś tu jeszcze znajdę. Kolejna księga, jakieś materiały, odwar. Tajemniczy mak ziela. Tutaj mam jakąś księgę. Stara krew? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? No na mapie to ja widzę wszystko, nie? Aha! Ona w ogóle tak jakoś pulsuje. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To ja myślałem, że muszę jakąś dźwignię znaleźć, czy coś. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. No dobra. Okej. No działa. No działa, dobra. Pójdziemy sobie dalej w następnym odcinku.
Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Będziemy za nią podążać, zobaczymy, co tam na nas czeka. Może są jakieś jeszcze jakieś inne potworasy tam, nie wiem. Zobaczymy w następnym odcinku, więc do zobaczenia. To już koniec 8 odcinka z Wiedźmina Dziki Gon. Niebawem kolejny, a konkretnie w sobotę o godzinie 17, jakby ktoś nie wiedział. Bo co sobotę jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie coś po sobie, będzie mi bardzo miło, a wy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym. I tyle ode mnie na dzisiaj z Wiedźmina. Do zobaczenia w kolejną sobotę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Wiedźmina, to będzie. No i tyle ode mnie. Trzymajcie się, nara!